Siema, jestem Tricus, my jesteśmy T-Squad i w dzisiejszym odcinku zatrudniliśmy dwóch antyterrorystów, którzy będą nas próbowali znaleźć w tym oto miejscu. No, więc powinni być tutaj już lada moment. Ej, o, patrzcie, to są oni! O kurde, rzucili smoka! Co jest? Kiedy zaczyna się akcja? Bo mi się wydaje, że teraz! Dobra, uciekamy! No dobra, więc czas uciekać, ja biegnę z lewej strony. Kurde, nie mam pojęcia, ile mam czasu, żeby uciec, ale póki co musimy zrobić jak największy dystans od nich. Tu jest gigantyczna stacja opuszczonego radia. Znaleźć tutaj nie jest naprawdę łatwo, jest mnóstwo malutkich pomieszczeń, na przykład to pomieszczenie. Mógłbym się schować na przykład w tym miejscu. Ale tam jest trochę za strasznie, nie wchodzę tam. Idę znaleźć lepszą kryjówkę. Ej, zaraz tu na dachu zobaczymy, jak Ernest wchodzi na górę. Tam na pewno ktoś zaraz wejdzie. Ale będzie jazda. Ja się chowam tutaj w garażach. O tutaj, epicko wyglądają. Tam są dwa, tu są trzy, tu są dwa, są trzy i tam są dwa. Popatrzcie, Ernest jest na jakimś obrazku. Zanim się ukryję, to chcę zobaczyć jeszcze jedną rzecz, którą jest pokój Cartoon Cata, który robiłem w jednym z odcinków, które nagrałem już bardzo dawno temu. On jest tutaj, w tej oto opuszczonej piwnicy. I ten pokój jest tutaj. Ej kurde, mega mocne, co nie? Jest klimacik w tym pokoju, trzeba przyznać. Teraz musimy w takim razie pomyśleć nad kryjówką, bo stąd nie ma zbytniej ucieczki, poza tym oknem. Gdzie by tu się wcisnąć? Na pewno nie będę chciał wchodzić zbyt wysoko, bo mi się wydaje, że antyterroryści będą wchodzić od razu wysoko sprawdzać. Ze względu na to, że będą myśleli, że na dole jest zbyt łatwo. Ogólnie tu jest też mega dużo pułapek, zobaczcie. Można bardzo łatwo wpaść w jakiś dół, więc trzeba mega uważać. I zobaczcie jeszcze na jedną dziwną rzecz. Tu są schody donikąd, nie? To jest od razu wejście. O! Zipek jest! Siema Grzesiu! Wchodzę po schodach, nara! Powodzenia! Dzięki! Tobie też! Powalone, zostawiajcie łapki w górę, słuchajcie, jeżeli chcecie więcej odcinków z prawdziwym SWAT-em. Kurde, chciałby tu wejść. O, może tutaj, patrzcie jaki to jest nowy budynek. W sensie, najbardziej zadbane pomieszczenie. Wchodzę na górę, nie ma innej opcji. Co tu jest? Tutaj ile dziur. Nie, nie wchodzę tu. Siema Ernest! Siema. Właśnie cię słyszałem. Ej, stary, wiesz, że tam nie ma gdzie się schować nawet? Jest studnia głębokości 20 metrów. Co? Bez niczego, no. Stary, w ogóle nie wpadłem na to, że można wejść na dach. Przysunąć ci to? Właśnie sobie to odsunąłem. Bo ten dach ogólnie jest zawalony w dużej mierze. Trochę ryzyko. Ale tutaj są bale, więc tutaj nie powinien walnąć. Ej, mam nadzieję, że nas nie słychać tak jak ich. Nie. Ich słychać zechem. Ja się skampię tu. Ej, jak się położysz na dachu, to nie będziecie w ogóle widać. Właśnie planuję się położyć tutaj na dachu, a mogę ich obserwować od góry. Ja idę ich też z ukrycia gdzieś nagrywać i uciekać, tylko muszę pozbyć się latarki. Moja taktyka jest bardzo prosta. Idę po prostu w najwyższy punkt jaki jest i wtedy będę jak najdalej od chłopaków i wtedy będę jak najdalej od antyterrorystów i prawdopodobnie będą mieli najdłużej, żeby mnie złapać. Zobaczcie, gdzie już jestem. Naprawdę, naprawdę wysoko. Jestem na najwyższym punkcie. Grzesiu, nie idź za mną! Ja tu chcę znaleźć kryjówkę. Zdradzisz wszystko! Tu się wydaje jak mega dobre miejsce. I tu, i zobaczcie, mam pełny pogląd na to, co się znajduje na zewnątrz. Zipek! Co? Mam idealną kryjówkę. Ja też! Ale nie wiem, czy mogę tam wejść, bo jest tam strasznie. Dobra, idę, zobaczę. Stary, ale jest idealna. O kurde! Co ty tu robisz? Stary, jest idealna. Gdzie? Jest przeidealna, bo od dołu ją widziałem, nie? Jest takie wejście mega wysoko od dołu, a tutaj się schodzi drabiną bardzo nisko przez komin. To jest komin. Ja się bałem. No nie? Strach, że podniesie noga czy coś i spadasz tyle pięter. No ale w sumie to jest osłaci, oni takie zakamarki pewnie będą przeglądać wszystkie. No nie wiem, rób co chcesz, stary. A jaką masz kryjówkę? Ja się chowam tutaj, na tym balkonie. Ja też tu chciałem. Ej, nie ma, że ty też tu chciałeś. Nie, no dobra, nie. Mam mega pomysł, będę obserwował antyterrorystów przez te dziury i jak będę widział, że oni weszli, to ja zejdę drugimi schodami, bo chyba tu są gdzieś drugie schody. Na dół. W ogóle zobacz tu, zobacz tu. Pomożesz mi? Tak, mogę ci pomóc. No dobra, mamy pół godziny na znalezienie podejrzanych. Cztery osoby ukryły się w tym obiekcie. Spokojnie, znajdziemy ich. U mnie na razie czysto. Halo, słychać mnie? Idę sprawdzić garaże. Dobra, ja jestem obok basenu. Ty, widzę jednego. Łapać go, na samym końcu. O kurwa. Chyba opracowali to trochę. Do piwnicy, do piwnicy, do piwnicy. Stój, nie ruszaj się, jesteś aresztowany! Nie masz szans nawet! Na ziemię! Na ziemię, nie ruszaj się! Ja nie mam dobrej kondycji. Oni też nie. Tym razem nas wykiwał. Jack ledwo uciekł. Widzieliście to? Dobra, to się uda.
Jestem schowany w dole. Udało mi się uciec przed nim, ale przesyram. Przed dwoma uciekłem. Wow. Dobra, dawaj na lewo, na górę. Zaczynamy od budynku. Idą, idą. Tylko nie spadnij tam, uważaj. Stary, zaraz pokażę widzom, jak to wygląda. Idą szybko. Co tu jest? Zobaczcie. What the fuck? Postanowiłem, że zejdę, bo to jest zbyt nudno, a ja chcę być blisko akcji. Patrzcie, gdzie on jest. Dobra, ja muszę uciekać. Dobra, uciekaj. Może na balkon tutaj się schowam. Chyba muszę zejść na dół, bo czuję, że zaraz będą wchodzili na górę. Jak coś, to skaczę przez to okno. Nie no, nie ma opcji. Idzie, idzie. Przyszedł tu. Boże, jak się boję teraz, matko. Widzę, jak ta rynka biegnie przez krzaki. Na dół! Dwóch jest na dole! Na dół! Dwóch jest na dole! Nie wiesz! Przeszedł koło mnie! Tu jest ta dziura, nie? Ja tu stoję naprzeciwko, on przechodzi koło mnie, wiesz tu? Co ty gadasz? Wszystko jest na kamerze. Wszystko jest na kamerze. Zobaczył mnie. Zobaczył mnie Daniel. Biegniemy naokoło. Nie wiem, jak tego pokazać, ale szukają mnie tam, gdzie przed chwilą byłem. Więc zawrócenie w drugą stronę było idealną decyzją. 2 seconds later. Zobaczył mnie. A, sukinsyn, uciekł w krzaki. Słyszę ich. On tutaj w choinkach. Idę do budynku szukać pozostałych. Chyba chcę zmylić nasz strop. Pobawimy się w Rambo. Muszę odpocząć. Tak musiałem uciekać. Chwilę to odczekajmy. 5 minutes later. Dobra, dostanę się do budynku. A to jest najcięższe. Idzie SWAT. Idzie kolejny antyterrorysta. Skoro wchodzi do domu, to ja muszę stąd uciec. Zipek, zostawiam cię, bo on tu wchodzi. Idę drugą stroną, uciekam. Kurde, zobaczył mnie! Widziałem go, był na pierwszym piętrze! Tu nie ruszaj się, widziałem cię! Nie, gleba! Gleba! Nie! Nie! O kurde! Dobra, tu jest szkło, tu leżysz! O kurde, o matko! Co ja mam z tobą teraz zrobić? Nie wiem, a to ja jestem pierwszy? Tak. To do bazy muszę wracać pewnie. Bo ja pana odholuję, zapraszam do wyjścia. Dobra, pierwszy jestem znaleziony, kurde! Stary, gdzieś jakim uciekłem? Fuch mnie goniło na początku i się schowałem do wielkiej dziury. Skoczyłem do środka dziury, uciekaj! Albo chodź na górę. Idę na górę do ciebie. Stary, tylko nie na trzecie piętro, bo nie ma ucieczki. Jak coś słyszę. Jakby kogoś z kuli. Pomagaj Grzesiu. Są tu. O cholera jasna! Uciekaj, uważaj na dziury! Ała! Szybko na front! Stój, nie ruszaj się, szybko na front! Front budynku! Trzeba jak akurat Ernest do mnie przybiegł! Ja pierniczę! Sam się nie ruszaj! Chciałbyś! Jazda w krzaki na siebie. Ej, ja się tak ostatnio spociłem dawno. Dało mi się im uciec, ale jestem wykończony. Po prostu... Kurde, bardzo długo musiałem uciekać, nie wiem skąd oni mają taką kondycję. I słyszę ich, muszę wracać i zobaczyć, co się tam dzieje. Słuchajcie, jest update akcji. Tak jest. Wkraczają posiłki do pomocy. Zmiana czapeczki, słuchajcie, o proszę bardzo. Ja dołączam się do poszukiwania chłopaków. Agent incognito będzie. Tak jest. Cywilu. Wtyka. Cywilu. Wtyka, tak jest. Zostawiam cię i idę łapać chłopaków. Cicza znajdową kryjówkę. Dobra, wchodzimy tu. Trzech policjantów. Tu jest sejpa jaja, ze mnie robi. Tutaj. Nie wierzę, że tu jest dziura. Nie wierzę. Jesteśmy teraz przy basenie i to jest idealna kryjówka, bo mogę patrzeć z zamurku, czy ktoś tędy chodzi. Nie ruszaj się, jesteś aresztowany! Nie wierzę! Mam go przy basenie! W podziemiach się schował! Szkoda, że nie wszedłem tutaj, zobacz! O, jak na łapie! Nie widziałbyś mnie, co tu mnie czapka. Stary, nie miałem już siły w ogóle na ucieczkę bardziej. Tak zgrzany jestem, poddaję się 100%. Jak się styrałem, żeby pouciekać. Idzie tu ktoś. Mam go! Nie strzelaj, nie strzelaj, proszę! Już, już! Nie ruszaj się! Dobra.
Już wychodzę, wychodzę! Ja tu przechodziłem dwa razy! Ja pierdziele! Dwa razy tędy przechodziłem. O kur... Kurde, złapali mnie! Ej, kto jeszcze został? Został nam Ernest. Ernest, tylko że on jak sarna biega w no. Czyli jednym słowem, byłem przedostatni, czyli i tak dobrze nie poszło. Ale mi nogi bolą od tego skoku. Dobra, nie mam pojęcia, gdzie jest Słat, ale spróbuję teraz wejść do budynku i się rozeznać, zobaczyć też, kogo złapali. Słuchajcie, tutaj jest jedno z wejść, spróbuję się dostać teraz do środka. Wiecie co? Przejdę piwnicą tak w ogóle. Zobaczmy, czy tutaj ktoś jest, ale tutaj na pewno się nie kampią. Zdaje mi się, że piwnica to jest jedno z najlepszych miejsc, ponieważ nikt tutaj mnie nie będzie szukał. Dobra, czy jest jakaś dobra kryjówka? No nie! Mamy cię! Jak się skampili! Jak się skampili! Kurde! Jaka zasadzka chamska! Co to było? Chyba wynik jest taki, jak się wszyscy spodziewaliśmy. Antyterroryści są trochę lepiej wyszkoleni niż T-Squad, ale minimalnie, naprawdę. Więc teraz druga runda, w której z kolei mamy lifehacki i zobaczymy, czy mimo naszych lifehacków na uszukanie właśnie antyterrorystów uda im się także wygrać. To co panowie? Powodzenia. Druga runda, mamy chwilkę, żeby się schować. Powodzenia panowie, możemy iść. Czemu to aż taki lifehack? Co to ma być? Nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że mnie nie znajdą. Ciszej. Muszę odejść jak najszybciej, bo po prostu Jack jak zaczyna gadać jeszcze na megafonie, to już w ogóle. Ej, ja mam bardzo dobry pomysł ogólnie na schowanie się. Na tą rundę Ernest kazano przygotować lifehacki, a ja nic nie przygotowałem, ale mam latarkę, więc z latarką zrobię lifehack taki. Znajdę sobie swoją kryjówkę, która będzie bardzo blisko jakiegoś ciemnego punktu. Latarkę ustawię po drugiej stronie, żeby odwrócić uwagę i wtedy mam nadzieję, że Słat po prostu weźmie latarkę i sobie pójdzie stamtąd, nie sprawdzając mojego pomieszczenia. To chodź na samą górę. Ja właśnie też idę. Chodźcie panowie na samą górę, was zaprowadzę, mam nadzieję, że oni nie będą nic widzieć. Zapraszam wycieczkę. Jak coś, ja wszedłem do budynku tylko po to, żeby zmylić naszych antyterrorystów, bo tak naprawdę schowam się na dworze, ale to zaraz wam pokażę, jakiego mam kozackiego lifehacka. Zapraszam. W tym budynku w latach 97 jakieś chińskie k***y się r... Nie, no nie. Co? nic. No nie wiem, zostawiamy alarm i spadamy? Ja muszę jeszcze rozstawić gdzieś granat, ale nie wiem, czy w tym samym miejscu. Tylko że ty będziesz przy nim musiał stać. Nie, ja go zostawię. To dawaj, robię. Nie, ja robię linkę, stary, że jak przyjdą, to odpalają granat. O kurde, a ja muszę włączyć alarm w syrenie i nie wiem, czy tutaj tego nie zrobię przypadkiem. Że potem jak tutaj przyjdą, to będą padnięci. Dobra, robię to i spadamy. O nie! Słuchajcie, muszę wybrać dobrą kryjówkę gdzieś w lesie, bo dzisiaj las będzie po mojej stronie. Ale muszę uważać, bo zobaczcie, jakie to jest cienkie. Strasznie słychać syrenę i boję się, że zaraz sfaci, w sensie antyterroryści, zaczną nas szukać, a ja jeszcze nie jestem gotowy w ogóle. Dobra, wydaje mi się, że tutaj jest nawet spoko, zobaczcie. Tu jest ciemne pomieszczenie, które idealnie mogę ustawić taką latarkę. Latarkę ustawimy w ten sposób, żeby wydawało się, jakby ktoś stąd było przejście dalej. Git! Słat będzie sobie szedł tędy, pójdzie i zobaczy tak i... O, latarka! Dobra, mamy cię! Skakujemy szybko, chodź! Ściana? Ty! A może to Harry Potter? Ej! W dywanie! Mega dobra kryjówa. Ej, ale ktoś mi pomóż rozłożyć granat. To się odbezpiecza tak, czyli to muszę wsadzić pomiędzy jakieś kamienie, stary. Dobra, i teraz bierzemy taśmę. Trzeba zrobić z niej linkę, która to pociągnie i przymocuje to po drugiej stronie drzwi. Teraz to musi wyciągać dotąd tylko. Uwaga, teraz to przymocować tu. No zobaczymy, czy to zadziała. Pytanie, czy z tej strony wejdą, czy z drugiej. Ja będę tutaj stał. Dobra. I ich tu zwabię. Jeżeli kopną drzwi, od razu wygrały. To się od razu się udał ten krok. A my możemy przechodzić po prostu przez ścianę obok. A ja też muszę przemyśleć, tutaj też przejdę z chęcią. O kurde, granat dymny jakiś stary, zobacz. No. Ej no, taki jak nasz. Tak. Tak, bo to do ASG ludzie wykorzystują. Tam. To jest ta miejscówka. Dobra, słuchajcie, ogólnie teraz mogę wam pokazać, co mam ze sobą. Proszę bardzo. Strój. To jest kozackie. Najlepsze. Dobra, teraz chowamy się gdzieś w krzaki. Ale to jest przekozackie. Jesteśmy schowani. Mam nadzieję, że w ogóle mnie nie widać. Aczkolwiek nie wiem tego szczerze. Nie wiem, jak z zewnątrz to wygląda. Czy faktycznie to jest dobry kamuflaż, czy nie? Tym bardziej, że to nie jest... Trawa, a ja chyba się trochę wyróżniam. Dobra, runda numer 2, trzeba zniwelować źródło alarmu. Tam ktoś jest.
Tam ktoś jest. Słuchajcie, zaczynają. Kurde, uciekamy szybko. Dobra, uciekamy. Szybko do mojej kampy. Tam jest, biegniemy. Biegniemy, dawaj go. O kurde, o kurde. Uf, zadziałało, radzę tu nie wchodzić. Patrzcie, co tu się dzieje. O kurde, serio w to weszli? To jest jakaś zasadzka. Tu nie jest? Nie ma go tu. Tu go nie ma. Był tu przed chwilą. Wracamy, nie ma. Dobra, pora uciekać. Dlatego, że teraz musimy znaleźć lepszą kryjówkę, bo nasz lifehack ich przez chwilę zatrzymał. Ej, patrzcie, ten dym chodzi też na górę. Teraz wszystko jest w ogóle kompletnie zadymione. O kurde, co się dzieje? What? Gdzie? Latarka! Mam! Ty, to latarka jest, stary. Na razie! Gdzie on jest? Słychać coś było. Drugą! Na drugą, gdzieś to na drugiej było. Słyszałem, Grześ? Chłopaki w środku mają przekichane. Ja tutaj bezpieczny na dworzu. Wiem, że nikt mnie nie złapie nigdy. Chowamy się pod kocem. Dobra, jest. Tu nie mają pojęcia, żeby... Dobra, jestem ukryty. Trochę, ale jestem. Jestem w dywanie dosłownie. Widzę to dookoła. Zostaję tu w takim razie. Słyszę. Nikt nie pomyśli, że jesteś na tyle z Weronami, żeby wchodzić w takie miejsce. A jestem. Chłopaki znowu odpalili syrenę policyjną. Idzie ktoś. Mamy cię! Trafiasz do lochu. O nie, tylko nie loch! Pytanie brzmi, czy kogoś już znaleźli w ogóle, czy tylko mnie na ten moment. Zobaczymy za chwilę. Panowie są małomówni. Co? Słuchali kogoś? Poszli na dół. Idealnie będę chodził za nimi. To jest najlepszy lifehack. Wtedy nigdy mnie nie znajdą. Będę zawsze na ich plecach. A, główka pracuje, tak co się właśnie robi. O, nie, nie, wyciął się, wyciął, czekam. Szukam, nie. Będzie znaczek. Mam cię! Chodź, teraz idziemy do pierdla. Dobra, no przegrałem. Trudno się. Zostało jeszcze 7 minut do końca i 2 osoby do złapania. Zobaczymy, czy uda się wygrać T-Squadowi, czy antyterrorystom. No, ja bym poszedł do Grzesia zobaczyć, co u niego. A no, można. Antyterroryści żrą kocią karmę. Antyterroryści gotują parówki w czajniku. Antyterroryści piją sok po ogórkach. Antyterroryści grają kwadratową piłką. Myślisz, że go znajdą kiedykolwiek? Chyba nie. Ale szukają go chyba cały czas w tych krzakach. Bo oni wiedzą, że jedna osoba jest w tym. Może przecież jak gada stroju. Do nich cały czas? No właśnie, więc teraz no to nie da się go nie znaleźć po dłuższym czasie. Oni są za drzewem. Na ziemię, nie ruszaj się! Stój! Gleba! Gleba! Poddaję się, poddaję się! Ty będziesz zaraz pił sok kwaczony po górkę. Złapali mnie, kurde! Ja nie wiem, jak oni mnie złapali, przecież w ogóle mnie nie było widać tam. Ej, Grzesiu wygląda jak raper taki bogaty bardzo. Jo, jo! Więc Grzesiu został złapany i zostały tylko 2 minuty i Jack Frost chowający się w środku. I uwaga! 3, 2, 1... Koniec! Jack! Co jest? Koniec! Jack wygrywa! Idziemy do ciebie! W tej rundzie wam się nie udało. Idę wam pokazać teraz, gdzie się chował Jack Frost, bo pewnie jesteście bardzo ciekawi, więc zapraszam za mną. Słabo, słabo. I krótkofalówkę zgubiliśmy jedną. Dobra, uwaga! Co? Jack, możesz wychodzić! Tak myślałem, że któryś z nich się schował pod tym dywanem. Jezu! Zasnąłem 2 razy. Strasznie tu śmierdzi, było dużo szkła, ale fajna kryjówka.
Gratulacje, Jack. Piękne zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Kozarte. Muszę przyznać, że naprawdę, naprawdę dobry pomysł z tym dywanem, nie? Ale kurde, że tutaj go nie zna... Co? Panowie. Dziękuję bardzo, panowie. Kurczę, pokonałem SWAT. Jestem naprawdę dumny z tego. Możesz teraz dołączyć do naszej specjalnej jednostki wojskowej. Trzymaj, ja już nie zostaję youtuberem. Ja będę z wami teraz. Uważaj. Miał dołączyć do wojska, ale niestety dostał w kolano, więc widzowie, zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał. To na tyle. Na razie.